Skniliec amerykański. Jest to kolejna groźna choroba czerwiu, tym razem zasklepionego. Jest to bardzo trudna infekcja do wyleczenia. Najgroźniejsza choroba, ponieważ dziesiątkuje, wyniszcza całe pasieki. Bakterie lasecznika pojawiają się i namnażają błyskawicznie, uszkadzając ściany jelita. Zarażone larwy zamierają w zasklepionej komórce, a następnie gniją, przybierając kolor brunatno-żółtawy, a w końcu czarny. Przeciętnie w ciągu 4 dni umierają. Masa zmarłego czerwiu wydaje charakterystyczny zapach przypominający zapach kleju. Działanie pszczelarza jest identyczne jak w przypadku kiślicy, ze szczególną uwagą na wyjęcie zaatakowanych plastrów z czerwiem i surowym trzymaniu higieny w pasiece. Utrzymanie sterylnych warunków, posypanie pasieczyska wapnem palonym. Obowiązkowe podwójne przesiedlenie pszczół. Najpierw do rojnicy na głodówkę, później zaś do czystego ula na węzeł. Należy podkarmiać pszczoły z dodatkiem olejku cynamonowego lub ziół leczniczych. Przeprowadzenie zabiegów higienicznych zmusza pszczoły do większego oczyszczania się. Obowiązkowo zgłoszenie sprawy weterynarzowi, który prawdopodobnie przepisze antybiotyk. Należy dostosować liczbę ramek z węzą do liczebności rodziny. Nie może być za szeroko ułożone gniazdo. Nie należy podkarmiać pszczół obcym miodem. Pszczoły nie powinny też mieć dostępu do pustych słoików po miodzie, na przykład w otwartych koszach na śmieci lub pojemnikach na stłuczkę szklaną.